Koledzy moi, przyjaciele, wspomnieli już o ujawnieniu tajnych kont byłych szefów PZU i PZU Życie Wieczerzaka Jamrożego. Patrzcie, to już jak imię i nazwisko brzmi, Wieczerzak Jamroży. No i oni na tych kontach uciułali skwapliwie fortuny z łapówek i wyprowadzeń pieniędzy z firm przez nich kierowanych. Przy okazji, jak żeby inaczej, nie ustają też dociekania na temat tajnych kont Aleksandra Kwaśniewskiego i innych polityków lewicy. Zeznawać ma w Wiedniu niejaki Wojt bodajże, popularny skarbnik lewicy, a jeden z tygodników ujawnił, że prokuratura ma taśmy na Kwaśniewskiego, którego co prawda organy podobno nie podsłuchiwały. Podsłuchiwał jego żonę, by się dowiedzieć, jak jeść kłopotliwe potrawy, ale podsłuchiwały szemranego biznesmana, do którego były prezio dzwonił. Mówię wam, niedługo szykuje się ostra petara. Prawda może okazać się dużo ciekawsza niż rzekome apartamenty Aleksandra K. na Kajmanach. Tu się może okazać, że mamy do czynienia z niesamowitymi inwestycjami i to nie w dziurę ozonową czy migrację pingwinów. Wcale się nie zdziwię, jak się Kwaśniewski okaże właścicielem ONZ-u, a Leszek Miller konkurencyjnej Ligi Narodów. Natomiast Piechota posiada armię amerykańską, a Kaczmarek Ligę Mistrzów. A wszyscy w zeznaniach podatkowych zgłaszają posiadanie budki z wieprzowymi hot dogami w Izraelu. Ale jeśli to prawda, że oni tyle mają, to na miejscu PiSu zostawiłbym polityków byłej lewicy w spokoju, bo w wyniku pisowskich czystek na naszej lewicy, no to świat zbankrutuje. I tylko jeden Bangladesz wyjdzie z tej afery cało, bo biedny. Ale na łaskę PiSu politycy z otoczenia Prezia i Millera no nie mają chyba co liczyć i powinni oni teraz w Szwajcarii szukać już nie tajnego konta, ale jakiegoś tajnego i spokojnego kąta. Petara nadchodzi.